Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnym takim, powiedzmy, że gameplayu, bo będziemy sobie omawiać to, jak się obecnie wpisuje Halland. Halland jest dosyć świeżym okrętem, który pojawił się w grze dosyć niedawno, ale z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że uważam go za jeden z najlepszych, o ile w tej chwili nie najlepszy niszczyciel na tierze 10, a składa się na to kilka jego dosyć istotnych cech. Tutaj obejrzymy sobie bitwę, którą ci, co byli na żywo, mieli okazję widzieć na streamie, a ci, co nie widzieli, to sobie obejrzą teraz tutaj. Także ja będę powoli omawiał okręt i mówił, co jest do czego i jak się spisuje, a wy będziecie mogli sobie tutaj oglądać bitwę. Więc tak, najbardziej wyróżniające Hallanda cechy to jest jego obrona przeciwlotnicza. To jest okręt, który jest bardzo, ale to bardzo mocno unikany przez lotniskowce. Oczywiście można próbować go zaatakować, ale skończy się dosyć dużymi stratami. A my mamy tutaj jeszcze naprawkę na pokładzie, więc możemy sobie troszeczkę tego HP odzyskać. Także dla samolotów to jest trudny cel, biorąc pod uwagę, że wykrywalność tego okrętu z powietrza to jest 2,7, a zasięg pelotki wynosi 6 km. Także możemy kogoś na te 2,7 podpuścić, on wtedy nie ma szansy nas zaatakować pierwszym przelotem. Włączamy pilotę i wtedy go sobie już tłuczemy. A jak on wylatuje poza 6 km, żeby zrobić nawrót, wyłączamy znowu i powtarzamy czynność, aż samoloty pospadają, przy czym będą spadać dosyć szybko. Ale pelotka na europejskich niszczycielach jest bardzo wysoko oceniana, także to jest jedna z cech, która determinuje ten okręt w obecnej mecie jako okręt bardzo dobry. Druga z tych cech to jest, moi drodzy, uzbrojenie torpedowe. I nie chodzi tu o damage tych torped, bo torpedy te są bardzo słabe, gdyż maksymalny damage torped Hallanda wynosi 10 700 punktów, czyli nie jest to dużo. To jest gdzieś tak, ja wiem, jakbym miał to porównać z innymi nacjami, to byłoby to gdzieś trzeci, czwarty tier może, coś w tych okolicach, ale jest tu pewna inna dosyć ważna cecha. Otóż mamy, moi drodzy, prędkość torped. W tym buildzie, którego ja tutaj używam, czyli nie są to torpedy skrócone, mam jedynie założone na trzecim slocie ulepszenie torped, które mi o 5% zwiększa ich prędkość. Można by tu jeszcze dać oczywiście kolejne 5 węzłów i 95 węzłów będziemy mieli, ale wtedy zasięg skracamy sobie do około 12 km. W takiej wersji, jaką wam pokazuję, to jest 15 km zasięgu oraz prędkość 90 węzłów, także kosmiczna prędkość. Wykrywalność tych torped wynosi 1,8 km i obliczyłem tu dla was jeszcze jeden taki, chociaż widzę, że niepotrzebnie, ale obliczyłem taki parametr. Mamy coś takiego jak czas reakcji. To już mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę. Czas reakcji to jest czas, jaki mamy od momentu zobaczenia torped płynących w naszym kierunku do chwili uderzenia tych torped w nasz okręt. Więc jeżeli nie zrobimy nic, to mamy tyle czasu, żeby te torpedy w nas uderzyły. I w przypadku Hallanda, przy takiej wykrywalności, takiej prędkości torped, mamy 7,7 sekundy, żeby próbować cokolwiek wyminąć. Nie jest to dużo, zwłaszcza jeżeli płyniemy czymś dużym. Więc te torpedy przy swojej ogromnej prędkości będą miały bardzo poważną zaletę. Otóż cel nie zdąży nam za bardzo zmienić kursu i dzięki temu będziemy mogli go w miarę skutecznie trafiać. Bo wiadomo, im mniejsza możliwość ucieczki, tym większe prawdopodobieństwo na to, że przeciwnika trafimy i co za tym idzie, będziemy wyrównywać sobie ten mały damage tych torped. Powtarzamy sobie tutaj 10 700 uszkodzeń maksymalnych i mamy tych torped 10 w salwie. Jesteśmy w stanie wsadzać torpedy w cel co salwę, gdyż przy takiej prędkości naprawdę ciężko jest je wywinąć. Oczywiście trzeba odrobinę pomyśleć. Ja akurat to nie jest moja mocna strona, jeżeli chodzi o torpedowanie, bo często mi się zdarza tak, że ktoś sobie tam płynie w jednym kierunku przez cały czas, a raptem zmienia ten kierunek, kiedy ja wypuszczam w niego torpedy. Także to mi się zdarza bardzo często. Dodatkowo w tej bitwie na pokładzie zainstalowany jest kapitan Jerzy Świrski, czyli nasz polski specjalny kapitan, który nam tutaj jeszcze dodatkowo skraca przeładowanie torped po trafieniu 8 torpedami, ale ten talent możemy aktywować wielokrotnie, także jeżeli wbijemy 8 torped, mamy skrócone o ileś procent, wbijemy 16, mamy kolejne skrócenie. W tej bitwie 3 razy mi się to skrócenie odpaliło, bo bazowy czas przeładowania torped wynosi 76,5 sekundy. Trochę to trwa, ale nie jest to jakaś tragedia. Mamy naprawkę, która nam zdecydowanie wydłuża żywotność. Są osoby, które grają Hallandem pod artylerię. Ja osobiście, jeżeli mam coś na ten temat powiedzieć, to powiedziałbym, że artyleria na Hallandzie dla mnie
w tej konfiguracji, którą tu widzicie, służy do obrony. To nie jest uzbrojenie ofensywne. Mamy Smalanda, jak się okazało, już niedługo, bo do aktualizacji 10.01 będziemy mieli dostępny ten okręt zbrojowni i po tym czasie on zostanie wycofany. Smaland ma radar i tam możemy pod artylerię grać, bo to będzie łowca dedeków i on się będzie w tym sprawdzał, także tam artyleria jak najbardziej. Tutaj wydaje mi się, że jednak warto inwestować w torpedy i przy okazji tej bitwy macie dobitnie pokazane, że warto to robić. Jeżeli Was interesuje, jak wygląda mój kapitan, to ja Wam tutaj już szybko pokazuję. Mam przygotowane wszystko nie w WoWsie, tylko na WoWs FT. I wygląda on tutaj następująco. Zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion, nadzorca, podstawowy trening artyleryjski, ekspert uzbrojenia torpedowego, ekspert przeżywalności i kamuflaż. Tak wygląda kapitan, a tu widzicie na ostatnim slocie torpedy, kamo, przestawienie steru, również torpedy, wytrzymałość maszynowni i uzbrojenie główne. Także tak wygląda mój setup na ten okres. Czy się sprawdza? No ja powiedziałbym, że zdecydowanie sprawdza się. Ja, jak już powiedziałem, nie jestem orłem, jeżeli chodzi o torpedowanie. Często mi się zdarza robić takie właśnie, takie jak mówiłem, że ktoś tam płynie jakimś kursem przez jakiś czas, ja wypuszczam torpedę i on nagle skręca, ja marnuję swój atak. Ale w tej bitwie akurat fajnie siadło. I tak jak wspomniałem, wykorzystując prędkość tych torped, jesteśmy w stanie dużo ich po prostu trafić. W związku z czym będziemy mogli sobie ten ich mały damage zrekompensować. Jeżeli chodzi o... o co tu jeszcze może chodzić? Jeżeli chodzi o wykrywalność, tak jak widzicie, 6 km z powierzchni, 2,7 z powietrza. Przypominam, że zasięg pelotki wynosi również 6, więc trzeba tutaj pilnować tego, żeby je cały czas mieć nie mieć jej włączonej przez cały czas, gdyż manewrowanie właśnie tym, że mamy włączoną, wyłączoną, pozwoli nam dosyć istotnie ograniczyć efekty oddziaływania na nas samolotów przeciwnika, a i my będziemy je tłukli, tak jak Wam opowiadałem, jak to zrobić na początku. Zasięg 15 km dla tych torped to jest, wydaje mi się, że no absolutny luksus, także możemy sobie pozwolić, żeby te torpedy były w miarę celne, nawet na tak dużym dystansie. Możemy się oczywiście pokusić o te 3 km mniej, ale 5 węzłów więcej. Czy jest to dosyć istotna zmiana? Wydaje mi się, że 12 km powinno w zupełności wystarczyć, z tym, że wtedy będziemy już w zasięgu rosyjskich radarów, także... Tutaj będzie trochę trudniej. Schować się niestety nie możemy, także jeżeli chcemy sobie postrzelać, to trzeba sobie albo kogoś wziąć do dywizjonu z dymem, albo znaleźć jakąś osłonę terenową, próbować coś popalać wtedy. I te właśnie elementy, jakie Wam wymieniłem, czyli potężna obrona przeciwlotnicza, bo ten okręt jest naprawdę szeroko omijany przez lotniskowce i torpedy, które mimo swojego małego damage'u często trafiają w cel, czynią dla mnie ten okręt chyba no najlepszym dedekiem w tej chwili na tierze 10. Oczywiście jedna salwa torped z Shimakaze jest w stanie zrobić dużo więcej niż tutaj kilka naszych, ale jednak tutaj będzie nam troszeczkę prościej trafiać. Gdyby ten promień wykrywalności torped był nieco mniejszy, to mielibyśmy naprawdę OP okręt. Jak widzicie, jeżeli chodzi o uzbrojenie, tutaj przepraszam, nie o uzbrojenie, tylko o materiały eksploatacyjne, mamy rozbicie, które dodatkowo wzmacnia i tak naszą mocną pelotkę. Mamy grupę naprawczą, która wydłuża naszą przeżywalność. Oraz mamy sobie jeszcze tutaj to doładowanie do silnika, także nie jesteśmy aż tak bardzo wolnym celem, jesteśmy w stanie sobie tam jakoś sensownie się w miarę po mapie przemieszczać. Czy ja bym tą linię polecał? Powiem Wam szczerze, że na niższych tierach nie grało mi się aż tak fajnie jak na Halandzie, ale zdecydowanie Haland jest warty grindu i bezdyskusyjnie warto mieć go w porcie. W związku, nawiązując jeszcze do tego, co mówiłem o tym, że zostanie Smaland wycofany, to nie będzie jedyny okręt, który w tym patchu 10.1 zostanie wycofany. Tam jeszcze Thunderer, Georgia, Alaska i coś tam jeszcze. Także czy Smalanda warto mieć? Ja uważam, że Haland jest lepszy od Smalanda i nie trzeba na niego wydawać żadnych zasobów. Jeżeli chcecie mieć łowcę dedeków, no to wtedy Smaland jak najbardziej. Ale jako torpedowiec myślę, że Haland spisuje się wyśmienicie. No oczywiście, gdyby damage był większy, to byłoby jeszcze lepiej, ale wtedy byłoby chyba już nawet za łatwo, także widzicie, że tutaj mamy już 14 torped zamontowanych u przeciwnika, jeden pożar, ale tylko 53 trafienia z artylerii głównej. O dziwo tutaj samoloty, o, ekspert w ładowaniu torped ponownie się opalił.
i to przeładowanie nam się znowu skróciło. Także gdyby ktoś się zastanawiał nad tym, czy robić tą linię, to ja zdecydowanie mówię róbcie, bo finał tej linii, czyli Halland, właśnie jest naprawdę warty grindu. Warto ten okręt mieć. Lotniskowców na tierach 10 jest całkiem sporo, w związku z czym ten okręt pozwala nam w miarę bezstresowo sobie tutaj rozgrywać fajne bitwy, nawet nie patrząc na to, czy mamy w bitwie właśnie lotniskowiec. Co tu jeszcze można więcej powiedzieć na jego temat? Chyba to już wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Także mamy artylerię, która jest w stanie nas obronić. Mamy fenomenalną pelotkę, która na pewno bardzo szybko zniechęci lotniskowiec do atakowania na nas. Mamy słabe torpedy o ogromnej prędkości, które będą często trafiały, w związku z czym jakoś się to balansuje ładnie. Mamy napraweczkę, także troszeczkę dłużej pożyjemy niż taka sobie na przykład Shima. No ale Shima może się schować w dymie, także to też jest pewien rodzaj balansu. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o zrzut torpedowy, to już nawet to na niższych tierach możecie zaobserwować, ale mamy wąski i węższy. Nie mamy wąskiego i szerokiego, tylko wąski i węższy, także możemy zaryzykować precyzyjne torpedowanie i wtedy więcej torped trafi w cel, w związku z czym salwa również będzie bardziej efektywna. I mamy taki standardowy rozstaw, nie mamy rozstawu szerokiego. Może to i dobrze, ale to precyzyjne torpedowanie wymaga właśnie takiej sytuacji, kiedy przeciwnik nam na pewno nie skręci, bo drobny manewr w takiej sytuacji sprawi, że no troszeczkę tych torped stracimy, płynących sobie gdzieś tam w siną dal, a nie w nasz cel. 250 tysięcy prawie nabite. Tutaj mamy Minotaura, który niestety zakończy mój udział w tej potyczce. I jeszcze będzie jedna próba torpedowania Hakuryu. Ono dziwo nie zainteresował się tym, że gdzieś tutaj dostaje torpedy. Wysłał co prawda teraz fightery, ale nie wiem, czy w moim kierunku, czy po prostu tam popłynął sobie, poleciał sobie bić damage. I teraz będziemy mieli pokaz tego, co robi pelotka. Krótki, bo z tyłu Minotaur, ale widać, jak te samoloty spadają. Siedem zestrzelonych, jestem czysty. No to starcie z tym Minotaurem to był mój wielki błąd. Mogłem to rozegrać trochę lepiej. Nie wiem, jakim cudem zginął ten Minotaur, który był za nami. Miał połowę hapsa, mógł się zadymić. Ale chyba popłynęły tam właśnie torpedy. Ja niestety nie mogę teraz obracać kamerą swobodnie w powtórkach. Jedna torpeda wystarczyła, żeby zatopić lotniskowiec. To jest frag numer 3. I jeżeli chodzi o damage, to tutaj już zbliżamy się do końca, no bo tutaj zrobiłem głupotę, dałem się temu Minotaurowi rozstrzelać, a ta bitwa miała potencjał na zrobienie nawet i 300 tysięcy, bo tam jeszcze Burgundia była na środku, ale niestety to jest mój koniec w tej bitwie, także jeśli ktoś się zastanawia, czy Halanda sobie grindować, zdecydowanie polecam. Oceny wystawiam nie będę, bo to nie jest okręt premium, także naprawdę warto ten okręt mieć. Róbcie sobie, mimo że może cały grind i wszystkie okręty w drzewku nie są tak przyjemne jak on, ale warto mieć go na sam koniec jako taką wisienkę na torcie. Z tej strony Maget, to było wszystko. Do usłyszenia i na razie.